Witam Państwa, dzień dobry. Przepraszam za opóźnienie, ale tutaj taki drobny problem techniczny z komentarzami, z pytaniami od Państwa. Drodzy Państwo, będziemy dzisiaj się zagłębiać w temat ziołowego wsparcia układu krążenia. Mamy jakby, jesteśmy w 10. roku, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jak nie wiecie, to się dowiecie. W 10. roku panowania takiego programu, który zaczęła Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, to jest strategia do rozwoju medycyny tradycyjnej. Ta strategia rozwoju medycyny tradycyjnej miała za zadanie implementować do procedur medycznych takich modernistycznych, nowych, które my używamy w tej chwili w medycynie, naturalne metody terapeutyczne. I tam było tych metod terapeutycznych około 10, bo WHO te metody zidentyfikowała. Najlepiej, najbardziej skuteczne, jednym z najbardziej skutecznych jest między innymi ziołolecznictwo, tam jeszcze akupunktura, inne metody terapeutyczne. I proszę Państwa, tam założono taką kooperację dwóch systemów medycznych, czy też wielu systemów medycznych, tej medycyny, nazwijmy medycyną zachodu, tych procedur nowoczesnej medycyny i tych tradycyjnych sposobów leczenia. Ta kooperacja ma polegać na tym, że my mamy łączyć te dwa, bądź wiele systemów leczenia ludzi, ale oczywiście musimy zdać sobie sprawę z tego, że w pewnych sytuacjach dominuje naturalna medycyna, i to choroby układu pokarmowego są tego przykładem, choroby układu moczowego są tego przykładem, gdzie jakby na początek wybieramy naturalne metody leczenia i one są bardzo skuteczne. Natomiast lekami syntetycznymi my je uzupełniamy, farmakoterapią. Tak, jeżeli chodzi o choroby układu krążenia, na pierwszym miejscu znajdują się nowoczesne procedury medyczne. Czy to procedury związane z farmakoterapią, czy z innymi metodami kardiologii inwazyjnej, czy też innymi metodami terapeutycznymi. Więc musimy jakby uzupełnić ten system terapeutyczny medycyny zachodu, medycyny nowoczesnej, tymi tradycyjnymi sposobami leczenia i możemy to robić dość dobrze w tym przypadku w chorób układu krążenia. Ja będę chciał Państwu pokazać, jak to może ze sobą kooperować wszystko razem. Pierwsza taka rzecz, o której należy pamiętać, to dieta. Dieta bogata w substancje o działaniu antyoksydacyjnym. Dieta, która została skomponowana w oparciu o dietę śródziemnomorską, ona okazuje się być taką najbardziej akceptowalną i najbardziej rekomendowaną przez lekarzy, przez kardiologów, dietetyków, metodą wsparcia leczenia chorób układu krążenia i profilaktyki tychże chorób. Natomiast oczywiście są też inne koncepcje dotyczące diety ketogenicznej. Można to tutaj, dyskusja trwa. Niemniej jednak ja tutaj Państwu może przedstawię to, co najczęściej jest rekomendowane. I co to znaczy? Dlaczego ta dieta śródziemnomorska jest tak rekomendowana? Dlatego, że zawiera ona dużo antyoksydantów, tych substancji zawartych w owocach jagodowych. U nas w Polsce te owoce jagodowe mają najwięcej antyoksydantów. Borówka czarna, aronia, porzeczka czarna, żurawina. To są takie nasze polskie źródła antyoksydantów. Bo na przykład w basenie Morza Śródziemnego jest to ciemne winogrono, no i oczywiście wino, które się tam spożywa. I to spożywanie tego wina stało się przedmiotem szczegółowych badań. Odbyły się te badania na zlecenie tejże właśnie już wspomnianej uprzednio Światowej Organizacji Zdrowia. Miały one wdzięczny tytuł Monika. I te badania przeprowadzono w 21 krajach. Przebadano 7 milionów osób w wieku 35-64 lata i sprawdzano, jak one się odżywiają, co piją, czy palą, jakie mają wskaźnik otyłości. Jednym z wniosków takich dominujących z tego badania było to, że narody, które
społeczeństwa, bo czasami to nie jest cały naród, ale społeczeństwa, które spożywają większą ilość czerwonego wina, mają rzadszą zapadalność na choroby układu krążenia i mniej zgonów. I to były takie dość dramatyczne różnice. Jak Państwo to widzicie tej tabeli, to były różnice kilkukrotne. Na przykład różnica między Włochami czy południową Francją a Anglią. Tak więc to bardzo, bardzo dobitnie pokazało, że spożywanie antyoksydantów, a w szczególności tych zawartych w czerwonym winie, ma swoje uzasadnienie terapeutyczne. Co było takim dominującą substancją, sednem sprawy w przypadku tego właśnie diety śródziemnomorskiej, tego wina? No, sednem sprawy był resweratrol. Resweratrol, substancja, która zawarta jest w ciemnych winogronach, nie tylko to w nich, zawiera się też w innych miejscach, ale ten resweratrol był takim najlepiej przebadanym związkiem chemicznym zawartym w skórkach ciemnych winogron i on i też współistniejące z nim razem inne związki chemiczne zaobserwowano, że wykazują one działanie przede wszystkim w chorobach układu krążenia, czyli zapobiegają incydentom endokrwiennym, utrudniają tworzenie się zakrzepów naczyniowych, chronią na śródłonek naczyniowy oraz działają przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Później tenże resweratrol i inne substancje zawarte w skórkach ciemnych winogron stały się przedmiotem kolejnych badań. Okazało się, że znakomicie sprawdzają się one w chorobie układu nerwowego, chronią tkankę mózgową przed niedokrwieniem, zapobiegają chorobie Alzheimera poprzez tego, że działanie na beta-amyloid i też ciekawa własność zmniejszają uszkodzenie narządu słuchu poprzez hałas, co ma kardynalne znaczenie dla obecnych czasów, gdy widzimy ogromne ilości młodych ludzi, którzy chodzą po ulicach z słuchawkami na uszach. No i wszyscy mają uraz akustyczny, bo przy hałasie ulicznym to te słuchawki muszą być niestety, ale głośno emitować dźwięk. Zauważono też, że resweratrol hamuje starzenie organizmu poprzez stymulację sirtuin. Już o tym kiedyś Państwu mówiłem w moim poprzednich wystąpieniach i też wspomaga leczenie cukrzycy. Zatem okazało się, że naprawdę to, co się znajduje w skórkach ciemnej winogron, to, co wino nam przynosi, jest tym czymś najlepszym dla naszego zdrowia. Ale tutaj pojawia się pewien taki niuans, na który trzeba zwrócić uwagę. Ja Państwu chcę tę uwagę zwrócić. Mianowicie ten niuans polega na tym, że nie zawsze podawanie tego resweratrolu w formie każdej jest dobre. Co było przedmiotem badań, które tutaj Państwu przedstawię? Przedmiotem tych badań było po pierwsze wino czerwone, a potem ekstrakt skórek ciemnych winogron. I on tak w istocie i substancje zawarte obok resweratrolu również w tym ekstrakcie działają terapeutycznie. Czym się różni podawanie takich substancji w formie na przykład czerwonego wina albo ekstraktu czerwonego wina podawanego podjęzykowo? No tym, że jak tutaj na tym schemacie Państwo widzicie, wchłanianie wtedy odbywa się tutaj w obrębie jamy ustnej, pod językiem można powiedzieć. Tu jest taki splot naczyniowy, który jeżeli tam się dostanie jakaś substancja, to tak jakby się dostała do krwi obwodowej, jakbyśmy zastrzyk po prostu temu komuś podali. I więc podawanie podjęzykowo leków, czy też substancji profilaktycznych, jakim jest ekstrakt skórek ciemnych winogron, taka esencja wina w kroplach można powiedzieć, jest najbardziej rekomendowanym sposobem podawania tej substancji. I można ją podawać, należy podawać w takich ilościach, jak badania naukowe przedstawiły, czyli w ilościach po prostu takich, prawda, niewielkich. Nie wiem, czy Państwo widzicie, bo widzę, że jakoś mam kłopot znowu tutaj chyba techniczny jakiś, ale zakładam, że mnie Państwo widzicie, bo nie mam sygnału z zewnątrz,
od osób, które to oglądają. Proszę Państwa, zatem mówię dalej, prawdopodobnie mnie słyszycie. Czym się różni podawanie resweratrolu w takiej postaci z podawaniem resweratrolu w formie kapsułek doustnych? Otóż kapsułki, które podajemy, podajemy doustnie, one się wchłaniają w jelitach. I w jelitach, jak tu Państwo na tym schemacie widzicie, obserwujemy wchłanianie się poprzez żyłę wrotną, poprzez naczynia krwionośne tej substancji, która się w jelitach znajdzie, do wątroby i w tej wątrobie ulega ona metabolizmowi, przemianom metabolicznym. Więc nie ma już tej formy podawania, że podaje się to doustnie w formie podjęzykowej, tylko to już jest podawane przez jelito do wątroby, gdzie ulega ono zamianie biotransformacji do metabolitów resweratrolu i dopiero one dostają się do krwi. Zatem nie jest to już ta sama forma, która jest podawana w formie podjęzykowej. I zdecydowanie rekomendowana jest taka forma jak czerwone wino albo jakieś preparaty podjęzykowe w niewielkich dawkach. Bo te kapsułkowe formy mają jednak też inny nośnik tego resweratrolu. Tam zazwyczaj jest to substancja, której pochodzenie jest z rdestu japońskiego. To jest taka roślina, która również posiada bardzo duże ilości resweratrolu. Proszę Państwa, to jest ważne. Ja wiem, że część z Państwa, którzy tą moją transmisję oglądają, to lekarze. I dlatego też tutaj jakby to jest dla lekarzy oczywiste, że podjęzykowe podanie jest lepsze niż podawanie przez wchłanianie się przez jelito cienkiego. No ale nie dla Państwa, którzy lekarzami nie jesteście. Kolejna sprawa, proszę Państwa, to sprawa antyoksydantów, które możemy podać już w naszym środowisku, w naszym szerokości geograficznej. O ile wino oczywiście jest dostępne, czerwone wino każdemu, tak my musimy też wiedzieć o tym, że mamy swoje własne antyoksydanty, swoje własne nośniki tych dobrych, prozdrowotnych substancji. Tymi nośnikami są owoce jagodowe. Wspominałem Państwu już o tym. I tutaj owoc żurawiny, owoc aronii, owoc borówki czarnej jest na pewno bardzo dobrym nośnikiem i bardzo, bardzo dużo antyoksydantów nam dostarcza i możemy go swobodnie używać w zastępstwie resweratrolu. Tu jest taka receptura, którą Państwu pokazałem. Ta receptura to jest receptura preparatu, który używamy jako taką bombę antyoksydacyjną w przypadku naszego Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. To sformułowanie bomba antyoksydacyjna to na ten preparat to sformułowanie pani profesor Iwony Wawer, z którą miałem przyjemność napisać książkę i ona właśnie tak oceniła to zestawienie, czyli tarczyca bajkalska, owoce jagodowe, ale też kora cynamonowca, także herbata zielona, to wszystko są bardzo silne antyoksydanty, imbir również tak działa. I teraz czyli odkreślamy sprawy diety, odkreślamy sprawy takich substancji, które działają terapeutycznie w obrębie dietetyki i przejdźmy już do fitoterapii sensu stricto. Taką substancją, bez której ja sobie nie wyobrażam mieszanki ziołowej, która działałaby w chorobach układu krążenia, to jest kwiatostan głogu. Kwiatostan głogu, owoc również, ale on ma troszkę mniej substancji czynnych. To jest moim zdaniem król układu krążenia, król serca, może tak, bo układu krążenia to bym powiedział, że jeszcze tam są dwóch innych królów, ale to o tym zaraz Państwu będę mówił. Natomiast królem serca jest kwiatostan głogu. On powoduje mnóstwo różnych prozdrowotnych działań na nasz układ krążenia. Ten schemat to Państwu dość dobrze pokazuje. Kwiatostan głogu hamuje profilaktykę zaburzeń rytmu pracy serca. To jest pierwszy jakby jego efekt działania i poprzez to działa dlatego w ten sposób, że powoduje zmniejszenie pobudliwości mięśnia sercowego. Działa, to jest w języku medycznym, to się nazywa działanie batmotropowo-ujemne. Czyli układ przewodnictwa w sercu jest mniej
mniej wrażliwy na różnego rodzaju bodźce. Na przykład Państwo sobie możecie pamiętacie, może niektórzy ci, co mają te tak zwane herc klekoty, to mogą sobie uzmysłowić, że na przykład po jakimś zdenerwowaniu mają takie szybkie bicie serca, po jakimś prawda, alkoholu, po spożyciu kawy, to on właśnie głuk, ten układ, tą pobudliwość mięśnia sercowego hamuje i przez to jest jednym z substancji, które można w łagodnych zaburzeniach rytmu pracy serca podawać i on będzie tutaj oczywiście pozytywnie działał na tą arytmię. Druga kwestia to, i tu się tyczy zwłaszcza osób starszych, osoby starsze mają często zwolnienie rytmu pracy serca, bradykardię i wtedy stosowanie głogu również ma swoje znaczenie, dlatego że działa on chronotropowo dodatnio, czyli przyspiesza łagodnie, bo to nie jest duże przyspieszenie, akcję serca. Co ciekawe, zauważyłem, że gdy ktoś ma przyspieszoną akcję serca, to on już nie działa przyspieszająco, natomiast na tą czynność serca. Natomiast w przypadku bradykardii tak. Kolejna jego czynność to poprawa przewodnictwa w mięśniu sercowym. W naszym sercu jest układ elektryczny, który przewodzi potencjał. I ten układ może ulec uszkodzeniu. Te nasze wewnętrzne kable, w cudzysłowie, elektryczne mogą ulec uszkodzeniu i wtedy dochodzi do sytuacji, którą w medycynie zwie się blokiem. I stosowanie głogu ma tu swoje znaczenie, dlatego że on usprawnia przewodnictwo potencjału czynnościowego w mięśniu sercowym, czyli działa dromotropowo dodatnio. Kolejna jego właściwość, taka już chyba sztandarowa, to sprawniejszy rozkurcz mięśnia sercowego, zwiększona kurczliwość mięśnia sercowego, działanie inotropowo dodatnie. To się tutaj szczególnie przydaje w przypadku osób z osłabionym mięśniem sercowym, starsze osoby, osoby z chorobami niewydolnościowymi, po zawale serca. To są osoby, których serce bije słabo i kurczliwość nie jest zapewniona odpowiednio i wtedy głuk się nam dobrze sprawdza, zwłaszcza, że obniża również opór naczyniowy, czyli powoduje, że ciśnienie tętnicze się nieco obniża. I też tutaj ciekawa sprawa, czasami takie pytania utrzymuję, czy w przypadku na przykład już zaniżonych wartości ciśnienia ten głuk będzie obniżał. Ja właśnie zauważyłem, że nie ma takiej sytuacji, że pacjenci, którzy mają to ciśnienie dość niskie, czasami tacy pacjenci się zdarzają, że z ciśnieniem 110 na 70, boją się stosować głuk, bo będzie obniżał ciśnienie. No okazuje się, że jednak nie. On działa w taki sposób regulujący ten kwiatostan głogu. No i trzeba też pamiętać jeszcze o tym, że jest to substancja, która zalecana jest w profilaktyce choroby wieńcowej, gdyż powoduje rzadka właściwość wzrost tolerancji na niedotlenienie serca. Takie same własności ma miłosz ząbkowski w kontekście mózgu, natomiast głuk ma w kontekście serca. Hamuje rozwój miażdżycy poprzez działanie antyoksydacyjne i powoduje wzrost przepływów w naczyniach wieńcowych. Te wszystkie informacje, o których ja Państwu mówię, są oczywiście na tym są oczywiście potwierdzone w badaniach naukowych. W książce, której to wziąłem, ta książka będzie zaraz zaprezentowana Państwu na ekranie, więc możecie sobie tam te wszystkie źródła naukowe dokładnie przestudiować, z których się te informacje tutaj brały. No i jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć w przypadku głogu, to prawda, to, że głóg powoduje działanie uspokajające, co ma znaczenie, dlatego że serce nie znosi stresów. Zatem te wszystkie własności na temat głogu, o którym Państwu tu mówiłem, to są własności, które uważam uprawniają tą substancję naturalną do mianowania go królem serca.
Drugą, którą chciałem Państwu tutaj wspomnieć, to ziele karczocha. Ziele karczocha bezpośrednio na serce wpływu dużego nie ma. Natomiast jest to podstawowa substancja od dawna tradycyjnie stosowana w redukcji poziomu cholesterolu, dlatego że działa on w podobny sposób jak statyny, hamując reduktazę, powodując też obniżenie poziomu trójglicerydów, działania antyoksydacyjne i to jest jego główna zaleta. Ten sposób tutaj prezentowania, jak tutaj mówię o karczochu, poprzednio głogu, jest właśnie zaczerpnięty z książki Profilaktyka zdrowotna, fitoterapia. Możecie tę książkę Państwo w internecie znaleźć, nie jest droga, a jest uważam bardzo dobra do uczenia się zioł lecznictwa, dlatego że opis w ten sposób jak karczoch i tak jak tutaj głóg jest takich, jest około 70 podstawowych roślin tam właśnie przedstawionych. Następna substancja, o której chciałem Państwu powiedzieć, to proszę Państwa serdecznik, karczoch był, to serdecznik i serdecznik, proszę Państwa, powoduje działanie terapeutyczne. Szczególnie sprawdza się on w przypadku zaburzeń rytmu pracy serca wywołanych przez stres. Więc łuk już był z jednej strony, teraz mamy drugi i tym drugim działaniem to jest ziele serdecznika. Też sprawdza się on w działaniu uspokajającym w innych aspektach. Stosowany jest w związku z tym w chorobach typu nerwica, zespoły lękowe. W przypadku menopauzy można go również użyć. Ma on również działanie rozkurczające na mięśniówkę gładką, co ma to znaczenie zarówno dlatego, że on lekko obniża ciśnienie tętnicze krwi, ale także powoduje redukcję stanów skurczowych, które mogą wystąpić przy stresie. I to były jakby te trzy takie podstawowe substancje. Natomiast chciałem też Państwu powiedzieć też o miożębie japońskim. Miożęb japoński, liść miożębu japońskiego to surowiec zielarski, którym można nazwać królem układu naczyniowego, zwłaszcza tętniczego i naczyń włosowatych. Dlatego, że poprawia on ukrwienie oraz obniża, hamuje agregację erytrocytów i trombocytów, uszczelnia nabłonki, czyli działa w sposób na śródbłonek naczyń krwionośnych pozytywnym i powoduje także działanie protekcyjne na tkankę mózgową, czyli tkanka mózgowa niedokrwiona, centralny układ nerwowy niedokrwiony, bo nie tylko chodzi o sam mózg, ale też o rdzeń kręgowy. Mam tego pacjenta właśnie, który miał zaburzenia w ukrwieniu rdzenia kręgowego i po zastosowaniu miożębu japońskiego chromanie, które miał, chromanie przystankowe, czyli takie chodzenie, kłopoty z chodzeniem, mówię to dla osób, które nie są lekarzami, znacznie się poprawiło po stosowaniu miożębu japońskiego. Tak więc to rzeczywiście jest skuteczny środek, który zwiększa tolerancję na niedotlenienie. Czyli mimo, że narząd centralny układ nerwowy jest niedotleniony, to mimo wszystko on działa w sposób prawidłowy. Te własności miożębu japońskiego plasują go też w grupie surowców używanych w zaburzeniach równowagi, w szumach usznych, w zaburzeniach ukrwienia siatkówki oka, w chromaniu przystankowym, to już wspomniałem. No i też działa bardzo korzystnie w przypadku problemów z koncentracją, z uczeniem się. Jest takim środkiem dobrym, jeżeli chodzi o osoby starsze właśnie w poprawie szybkości myślenia, skuteczności uczenia. Jeżeli chodzi o osoby starsze, to też należy wspomnieć o tym, że są informacje, które informują o tym, że miożąb japoński wpływa na neutralizację fragmentów beta-amyloidu, co ma wpływ na rozwój choroby Alzheimera. Chroni też osłonki mielinowe. Osłonki mielinowe to osłonki, które znajdują się w naszych nerwach, które otaczają nasze włókna nerwowe i przez to powodują, te osłonki mielinowe ulegają uszkodzeniu w przypadku takich chorób jak zespoły demielinizacyjne, na przykład stwardnienie rozsiane.
Zatem nawet i w tym kierunku, ale to już jest poboczne działanie. Co do miożdżębu japońskiego należy wziąć, brać też pod uwagę jedną kwestię, że on jest surowcem, który może obniżać krzepliwość krwi. Zatem osoby, które stosują na przykład kwas acetylosalicylowy, powinny skonsultować stosowanie miożdżębu z lekarzem. Także osoby, które biorą inne środki krzepliwe, też powinny jakby informować o tym lekarza, że jeżeli chcą ten miożdżęb japoński zastosować. On ma własności bardzo dobre, ale tutaj warto być zawsze w kontakcie z lekarzem. Zresztą w każdej sytuacji, jeżeli macie Państwo jakąś chorobę, lekarz zawsze jest na miejscu i lekarz jest do Waszej dyspozycji i, no i on wie więcej. To po prostu o tym należy pamiętać. Nie rekomenduje się go też w ciąży, dlatego że z powodu tego, że zmniejsza krzepliwość krwi może jakby wywołać takie objawy, że dochodzi do jakichś krwotoków, więc trzeba by tutaj też o tym pamiętać. Proszę Państwa, tutaj to chciałem troszkę podsumować ten fragment, o którym Państwu mówiłem. Podsumowując go, pokazuję Państwu trzy takie preparaty ziołowe, które my stosujemy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki, które używamy w przypadku chorób układu krążenia. Czasami je łączymy z sobą nawet. Pierwsze to jest taka mieszanka ziołowa i tutaj też warto popatrzeć, żebyście Państwo widzieli, jak można skonstruować mieszankę ziołową w przypadku chorób układu krążenia. Ona powinna składać się ze środków poprawiających stan serca, i to mamy kwiatostan stan głogu, ziele serdecznika. Powinna zawierać w swoim składzie środki o działaniu lekko uspokajającym, i tutaj mamy ziele liść melisy, korzeń kozłka, szyszki chmielu, ale też powinna zawierać w swoim składzie zioła moczopędne, dlatego że układ krążenia, w przypadku niewydolności układu krążenia mamy do czynienia z obrzękami. I tutaj ziele na włoci i ziele rdestu ptasiego. Tak więc to jest taka konstrukcja, która obejmuje działanie na mięsień sercowy sensu stricto, ale także na emocje oraz na poprawę wydalanie wody z organizmu, czyli przeciwdziała obrzękom. To jest taka właśnie typowa, klasyczna, stosowana przez wiele, 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 wiele lat w Centrum Ziołolecznictwa mieszanka ziołowa. Można tutaj, druga taka receptura, miożdżąb japoński, kwiatostan głogu oraz liść karczocha. To są tak zwane krople geriatryczne i one rzeczywiście znakomicie sprawdzają się u osób starszych. Mamy wiele, wiele informacji pozytywnych dotyczących właśnie tej receptury. Ją stosujemy od kilkudziesięciu lat z wielkim powodzeniem. I trzecie tutaj połączenie w formie kapsułek, gdzie jest kwiatostan głogu, liść miożdżębu. To są dawki zalecane na dzień. Oczywiście można te dawki na początku zwiększyć, czyli na przykład nie spać jedną kapsułkę, tylko dwie kapsułki. I ja tak często zalecam pacjenta, a potem jak stan ulega złagodzeniu, to stosujemy już tylko kapsułkę jedną. Więc to jest takie połączenie. No i to inny resveratrol, który jest tą esencją wina w kroplach, czy esencją skórek winogron. To są cztery takie podstawowe preparaty, które się używa w chorobach układu krążenia. A propos miłożębu, to tu chciałem Państwu pokazać też takie cztery połączenia, które my często stosujemy w naszym Centrum Ziołolecznictwa, czyli jeżeli miożdżąb połączymy z owocem kasztanowca, mamy dobry preparat na żylaki, pajączki naczyniowe, liść miożdżębu z żeńszeniem poprawia ukrwienie mózgu, czyli zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia ukrwienia po udarze, liść miożdżębu z kwiatostanem głogu znakomicie się sprawdza w ukrwieniu mięśnia sercowego oraz liść miożdżębu z karczochem, i takie rekomendacje dajemy pacjentom w przypadku miażdżycy. O żylakach i pajączkach naczyniowych ja Państwu będę chciał powiedzieć, no i w ogóle o całym otoczeniu tych jeszcze na osobnym webinarze. Być może, że będzie to za 2 tygodnie. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko będzie wyglądać, ale tak wstępnie planuję. Zatem, proszę Państwa, miłożąb japoński jako oś tworzenia produktów jest bardzo dobry i bardzo wdzięczny. Chciałbym też przejść do problemu cholesterolowego, nazwijmy tak to ogólnie.
Mamy większość naukowców przychyla się do tego sądu, że poziom cholesterolu, za wysoki poziom cholesterolu powoduje rozwój miażdżycy. Są tacy, którzy twierdzą inaczej, ale większość jednak twierdzi w ten sposób. Więc może ja będę prezentował tą większość i przedstawię Państwu, jak można ten cholesterol okiełznać z użyciem nie tylko leków syntetycznych, ale też leków naturalnych. Z cholesterolem wiąże się też taki zespół, który nazywa się zespołem metabolicznym. On ma kilka objawów takich typowych, to jest otyłość, zwiększony poziom lipidów, podwyższony poziom glukozy w surowicy krwi oraz zwiększona krzepliwość oraz podwyższony poziom kwasu moczowego. Zespół metaboliczny dotyczy coraz większej grupy osób. On po prostu już się tutaj panoszy, zwłaszcza że otyłość w społeczeństwie rośnie i to nie tylko otyłość osób starszych, również otyłość dzieci i młodzieży. Zwłaszcza ci najmłodsi, to jest przerażająca informacja, ale podobno z danych GUS-u wynika, że nasza młodzież szkolna tyje w najszybszym tempie, czyli po prostu największy przyrost w Europie mamy właśnie tej młodzieży, która jeszcze nie jest otyła, a otyła się staje. Żeby ten zespół metaboliczny okiełznać, możemy, czyli obniżyć poziom cholesterolu w tym zespole metabolicznym, najczęściej używa się leków z grupy statyn. Ale proszę Państwa, tutaj badanie z tego roku, czyli jeszcze ciepłe, prezentowane w bardzo renomowanym czasopiśmie, tutaj przypis do tego czasopisma jest, a z tego czasopisma zaczerpnięte, 20% pacjentów z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych odmawia przyjmowania statyn. I to się często zdarza, 20% się przyznaje. A ile się nie przyznaje? Proszę Państwa, myślę, że co najmniej drugie tyle. Co najmniej drugie tyle. Zatem problem jest. I nie da się ludzi zmusić do stosowania leków, jak oni ich po prostu nie chcą stosować. Czemu ich nie chcą stosować? No, jakiś powód jest, prawda? Coś widać jest. To nie jest czarny PR, bo coś czarnego PR-u statyną chyba się nie robi. Raczej te firmy to robią białej PR statyną. Natomiast dlatego tak się dzieje, że statyny mogą powodować różne liczne działania niepożądane. Na przykład zwiększają się poziomy transaminaz w wątrobie, czyli cechy uszkodzenia wątroby się pojawiają. Pacjenci cierpią na bóle mięśniowe. Ja mam bardzo dużo pacjentów, którzy przychodzą do mnie i mówią: panie doktorze, ja nie mogę brać statyn, bo mam potem bóle mięśniowe. Albo wręcz osłabienie siły mięśniowej do tego stopnia, że nie mogą po prostu stać z krzesełka małego, jak gdzieś usiądą. No, to są naprawdę informacje, które powodują, że pacjenci już odstawiają statyny. Zatem czy jest alternatywa? No oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest i tym alternatywą zajęli się też nasi naukowcy. Bardzo dużo badań prowadzili i polscy naukowcy, i włoscy naukowcy. Tak jako się to połączenie pojawiło, taka grupa naukowa pod jakby przewodnictwem czy kierownictwem pana profesora Macieja Banacha, który bardzo, bardzo promuje naturalne sposoby leczenia, naturalne sposoby redukcji cholesterolu. Jednym z takich właśnie sposobów jest stosowanie monokoliny K. To jest substancja, która powstaje w trakcie fermentacji czerwonego ryżu i zawiera w swoim składzie naturalną statynę. Ta statyna działa tak jak statyny syntetyczne. Ten efekt jest bardzo podobny. I rzeczywiście redukcja poziomu cholesterolu jest znacząca. Preparat, którym my używamy z monokoliną, tam się jeszcze inne składniki znajdują, jak Państwu aż pokażę, ale jest w stanie zredukować poziom cholesterolu. No, w tym tygodniu miałem pacjenta, któremu poziom cholesterolu się zmniejszył z 320 na 240. No więc 80 mg procent całkowity. Tam również spadł również poziom LDL-u, więc to jest z tego tygodnia pacjent. Wiem, niedawno moja koleżanka mówiła mi o redukcji poziomu o 100 mg procent. I to rzeczywiście, te efekty są bardzo pożądane. To nie tylko monokolina to powodowała, także inne składniki, zaraz o tych składnikach Państwu powiem. I te składniki jest między berberyna również redukuje poziom glukozy w surowicy krwi.
Tak jeszcze na marginesie, gdyby ktoś z Państwa chciał więcej wiedzieć na ten temat, tu są na dole publikacje naukowe na ten temat. Możecie Państwo do nich sięgnąć i ten webinar będzie oczywiście dostępny w sieci, więc będziecie mogli Państwo go otworzyć sobie jeszcze raz i zatrzymać właśnie, żeby spisać te publikacje. Tam są dokładne informacje na ten temat. Berberyna jest szczególnie cenna w przypadku redukcji poziomu cholesterolu. Ona znajduje się w kwaśnie berberysu, bo ona również zwiększa wykorzystanie tłuszczu na potrzeby energetyczne, czyli działa wprost na zespół metaboliczny. Redukuje poziom tkanki tłuszczowej, ilość tkanki tłuszczowej. To jest bardzo, bardzo ważne, więc to jest naprawdę kluczowy surowiec zielarski w tej kwestii. Powoduje ona również działanie hipoglikemiczne, czyli obniża poziom glukozy w surowicy krwi. I to naprawdę w sposób znaczny, bo 1,5 grama berberyny działa podobnie jak 1,5 grama metforminy. No to naprawdę są tutaj znaczne wartości i warto o tym pamiętać. I berberyny też używamy między innymi redukcji poziomu glukozy w surowicy krwi. Mamy taki preparat z tym, który stosujemy często i też mamy też do redukcji poziomu cholesterolu. Kolejny surowiec, poziom pomarańcza bergamotka. O niej szczególnie tam dużo pisał pan profesor Maciej Banach w swoich publikacjach. To kolejna substancja o działaniu hipoglipemicznym. Poza tym działa antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie. Pamiętajcie Państwo, że uważam miażdżyca. To jest proces zapalny. Zapalenie toczące się w obrębie śródbłonka naszej krwionośnej, w obrębie całych tętnic, nawet nie śródbłonka, tylko w obrębie całych tętnic. Redukuje poziom cholesterolu LDL i całkowitego cholesterolu i działa hipoglikamizująco. Zatem kolejne pozytywne działanie. Jeżeli mamy do czynienia z miażdżycą, to musimy pamiętać o tym, że niezależnym czynnikiem powstawania miażdżycy jest homocysteina. Homocysteina to jest taki aminokwas, który normalnie nie występuje w żywności, ale jest takim efektem przemian metabolicznych metioniny do cysteiny. Jeżeli te przemiany przechodzą prawidłowo, to nie ma homocysteiny. Ale jeżeli brakuje w naszym organizmie witamin z grupy B, a to się często zdarza, chodzi głównie o B2, B6, B12 i kwas foliowy, to wtedy ten proces nie przebiega prawidłowo i my mamy podwyższony poziom homocysteiny. Mamy go również podwyższony w przypadku niektórych leków, na przykład diuretyki, fibraty, metformina. Proszę Państwa, i diuretyki, i fibraty, i metformina są używane w leczeniu chorób zespołu metabolicznego, zatem mamy sytuację taką, że stosując te leki, mamy podwyższony poziom homocysteiny. Możemy mieć, dlatego należy bardzo uważać i dlatego należy bardzo pamiętać o tym, żeby suplementować organizm witaminami z grupy B. Homocysteina powoduje, nasila stres oksydacyjny, zwiększa skłonność do zakrzepów i zaburza funkcję śródbłonka. Śródbłonek naczyń, ja to wielokrotnie Państwu już o tym mówię, może dla Państwa, którzy nie są fachowymi pracownikami służby zdrowia, jeszcze taka drobna uwaga. Śródbłonek naczyń to taka emalia, która proszę Państwa, okrywa tętnicę od wewnątrz. Jeżeli on ulegnie uszkodzeniu, ten śródbłonek, to może przedostać się pod ten śródbłonek. Mogą się przedostać fibroblasty, tam się rozwijają, rozwija się blaszka miażdżycowa, rozwija się po prostu tętnica, w cudzysłowie, puchnie i jej światło się zmniejsza. Może tam dojść do pęknięcia tej blaszki miażdżycowej, no i wtedy mamy zaburzenie ukrwienia, czy albo udar serca, udar mózgu, albo zapał serca. Zatem śródbłonek jest bardzo ważny i tutaj wielokrotnie i resweratrol na działanie śródbłonek, i proszę Państwa, miłożem na śródbłonek działa, i za wysoki poziom homocysteiny również działa na śródbłonek negatywnie, czyli zaburza jego funkcję, co oczywiście sprzyja miażdżycy. I tu jest ta receptura, którą my używamy najczęściej. Mamy nadzieję, że protesty środowiska naukowego spowodują, że dawka monakoliny wróci do wartości tak, jak powinna być, bo ona była zalecana od 3 do 10 mg. No tam oczywiście z jakiegoś powodu, no, możemy się tylko domyślić, z jakiego została ograniczona jej ilość w stosowaniu. Nie są to powody absolutnie związane z jakąś toksycznością. Nie, to są zupełnie inne powody, niezwiązane w ogóle z medycyną w sensu stricte. Ale to już
Myślę, że Państwo wiecie, o co mi chodzi. Ale wróćmy do receptury. Więc tak, monokolina kasz czerwonego ryżu, ekstrakt z berberysu, ekstrakt z karczocha, owoc pomarańczy, bergamotki, witaminy hamujące poziom homocysteiny. Takie zestawienie, podane są dawki dobowe. My używamy w naszym centrum ziołolecznictwa taki preparat o takim składzie i rzeczywiście ta redukcja poziomu cholesterolu jest bardzo znacząca. U niektórych większa, u niektórych mniejsza. Niemniej jednak prawie u wszystkich można ten poziom zredukować. Można go oczywiście łączyć ze statynami, więc nie ma problemu. Jeżeli ktoś Państwa nie toleruje wysokich dawek statyn, a jednak chciałby te statyny zachować, no to może sobie stosować mniejsze dawki statyn i do tego dodać inne preparaty, które też będą obniżać poziom cholesterolu. Nie ma tu jakichś przeciwwskazań, żeby tego typu połączenie ze sobą stosować. Wtedy oczywiście redukcja poziomu statyn no jest też się wiąże z tym, że mamy mniejszą skłonność do tych niepożądanych działań, które są powodem tego, iż ludzie nie chcą statyn stosować. Oczywiście idzie też nowa era, idą leki biologiczne, o których się już mówi, które będą też hamować poziom, zmniejszać poziom cholesterolu, ale to dopiero bogate kraje mają takie leki biologiczne, w Polsce raczej one jeszcze nie są powszechnie stosowane, ale to już inna kwestia. I tutaj takie właśnie wielokierunkowe działanie, które ja Państwu rekomenduję, czyli tak, stosowanie preparatów złożonych, ziołolecznictwo to stosowanie mieszanek ziołowych. Które wchodzą, te substancje zawarte w mieszankach wchodzą w interakcje. I te interakcje są bardzo, bardzo pozytywnym rozwiązaniem i to po prostu, te interakcje są istotą ziołolecznictwa. Dlatego też należy pamiętać o tym, żeby brać zestawy różnego rodzaju substancji naturalnych. I tutaj to zestawienie, które Państwu tu widzę, pokażę Państwu, jak to dlaczego to jest tak istotne. Takie zestawienie powoduje działanie, po pierwsze, obniżające poziom surowicy krwi, poziom cholesterolu w surowicy krwi. Dlaczego? Dlatego, że tak działa monokolina, karczoch, bergamotka, to jest C3 i berberys. Redukcja poziomu glukozy. I tutaj wszystkim tak działa berberys. Trzecia sprawa, obniża poziom homocysteiny i tak działa, proszę Państwa, witaminy z grupy B. Poprawa trawienia, działa tak berberys i karczoch oraz chroni to nasz organizm przed stresem oksydacyjnym i tak działają wolne działa liście karczocha przede wszystkim i witamina B2. Więc szerokie spektrum działania, wielokierunkowe działanie jest istotą działania w obrębie zespołu metabolicznego, który jest prekursorem powstawania hipercholesterolemii i miażdżycy. Pamiętajmy też Państwo, że czasami warto też się odwołać do takich substancji naturalnych, które działają typowo przeciwzapalnie, bo jak już wspomniałem Państwu, miażdżyca jest chorobą zapalną układu naczyniowego, układu tętniczego. I proszę Państwa, tutaj takie zestawienie preparatu, który my używamy jako środek przeciwzapalny, zazwyczaj jest on zalecany w wysokich dawkach, gdzieś 4 kapsułki, może nawet więcej czasami, w takich stanach zapalnych ostrych, typu na przykład zapalenie zatok, choroba reumatyczna, również reumatoidalne zapalenie stawów, tak, poważne choroby reumatyczne się też stosuje. Ale również w niskich dawkach, na przykład jedna kapsułka dziennie, może hamować proces zapalny. Jeżeli mamy tę miażdżycę jako proces zapalny, no możemy stosować oczywiście leki przeciwzapalne z NLPZ-u, ale nikt tego nie stosuje. Nie rekomenduję, dlatego że te leki mają swoje działanie niepożądane. Natomiast substancje naturalne są zazwyczaj bardzo bezpieczne i tutaj właśnie typowe surowce przeciwzapalne, czyli żywica z kadzidłowca indyjskiego, kłącze kurkumy, kłącze imbiru, korzeń hakorośli, korę wierzby, czarny pieprz. To są wszystko substancje, które mogą oczywiście być stosowane również w innych stanach zapalnych. I podsumowując jakby tą część, chciałem tu Państwu popatrzeć, no takie receptury, które my używamy najczęściej w przypadku potrzeby redukcji poziomu cholesterolu, czyli pierwsza receptura to liść karczocha z liściem i orzębu, druga receptura czerwony ryż, berberys, karczoch, bergamotka, witaminy z grupy B. Proszę Państwa,
Odrębną sprawą jeszcze tutaj, już abstrahując od sensu stricte ziołolecznictwa, jest stosowanie koenzymu Q10. Q10 jest to substancja naturalna, która występuje w naszym organizmie endogennie. My go mamy, po prostu wytwarzamy, ale wytwarzamy go z wiekiem coraz mniej. A jest on potrzebny. Jego poziom spada szczególnie znacząco w mięśniu sercowym i w trzustce. Dlatego jest potrzeba suplementacji tej substancji w naszym organizmie, zwłaszcza, że on w zasadzie nie wykazuje działań niepożądanych, nie wykazano takowych działań niepożądanych. Natomiast zaobserwowano, że 8-tygodniowa terapia atorwastatyną powoduje, że poziom koenzymu Q10 znacząco spada. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że statyny hamują produkcję cholesterolu, ale jakby również hamują produkcję koenzymu Q10. Po prostu tak w taki metabolizm tych dwóch substancji one wchodzą. Stąd też istnieje potrzeba takowych działań. Badania na temat koenzymu Q10 były prowadzone również w Polsce. Takim liderem tych badań był pan profesor Krzysztof Filipiak, który jest, o ile się nie mylę, redaktorem naczelnym kardiologii polskiej. I pan profesor jakby tutaj też bardzo rekomendował podawanie Q10 pacjentom. Badanie EndoTAC, które tutaj właśnie prezentuję, na dole jest przypis, do niego można sobie to sprawdzić. Proszę Państwa, zaobserwowano właśnie ciekawą tutaj taką korelację i pozytywne działanie. Mianowicie Q10 podawane łącznie z cerwastatyną powodował znaczne zmniejszenie się dysfunkcji śródbłonka naczyniowego, czyli korzystne działanie dodatkowe, które jakby dowodził i sugeruje, aby tą substancję stosować. On się dobrze rozpuszcza w alkoholu i tłuszczach, dlatego na przykład my mamy taki preparat, który koenzym Q10 jest połączony z oliwą, czyli z olejem z oliwek i on wtedy lepiej się wchłania, szybciej się wchłania, ale też warto go stosować, jeżeli już to z dietą taką, jeżeli jemy coś, co ma w sobie tłuszcz. Dawka suplementacyjna to jest 100 mg, ale możemy na dobę, ale możemy dawać początkowo większą dawkę, 300. On się też znakomicie nadaje u osób, które mówią, że są takie osłabione, które mają taką niską energię życiową. U sportowców, zwłaszcza wyczynowych, też oczywiście może być wykorzystany. On po prostu dodaje siły. Uczestniczy w procesach energetycznych, działa szczególnie w mitochondriach znakomicie, także koenzym Q10 to taka substancja, która jest zalecana i rekomendowana. Proszę Państwa, chciałem jeszcze wspomnieć o nadciśnieniu tętniczym. On tutaj niezwykle często pacjenci zwracają się do nas z tym problemem, że mają nadciśnienie tętnicze i chcieliby to nadciśnienie zredukować. Natomiast do tej redukcji nie dochodzi. I proszę Państwa, dlatego, że nie przestrzegają zaleceń dietetycznych. Styl życia, zmiana stylu życia jest podstawowym zaleceniem dla pacjentów z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi i od tego trzeba zaczynać. No, różnie to bywa w gabinetach lekarskich z tą rekomendacją zdrowego stylu życia. Często jest to rekomendacja stosowania leków, no ale my jednak odwołujemy się do tych zaleceń, które mówią wszyscy, a robią nie wszyscy, i w rekomendacji WHO. Więc przede wszystkim należy pamiętać, że możemy obniżyć ciśnienie nie stosując tabletek. Poprzez zaprzestanie palenia, poprzez redukcję masy ciała. To jest szczególnie dużo, bo w badaniu WHO pokazano, że redukcja o 10% już masy ciała powoduje znaczącą redukcję w ciśnieniu tętniczym krwi, zwiększenie aktywności fizycznej. I tutaj są różne opcje. Jedni mówią, że 3 razy w tygodniu, niektórzy mówią, że codziennie, niektórzy mówią, że wystarczy raz w tygodniu intensywnie i to już będzie działało pozytywnie. No, badania trwają w tej kwestii. Ostatnio pokazało się właśnie to, że raz w tygodniu wystarczy.
Kolejna sprawa, redukcja ilości soli w diecie. Możemy to redukować używając na przykład sól potasową, czyli chlorek potasu. On też jest słony, natomiast jeżeli się połączy chlorek sodu z chlorkiem potasu, to mamy już mniejszą ilość sodu w organizmie, a przez to niższe ciśnienie. Dieta DASH, dieta, którą zachęcam Państwa, żebyście się zapoznali z tą dietą DASH. W internecie jest dość dużo na ten temat. To jest dieta, która redukuje sól z naszego organizmu. I spożywanie alkoholu również oczywiście jest, przyczynia się do rozwoju nadciśnienia, redukcja spożywania alkoholu redukuje również ciśnienie tętniczy krwi. I to oczywiście kolejna sprawa, to tak przy nadciśnieniu to zwiększone spożycie owoców, warzyw, tłustych rób morskich, to chodzi o kwas omega-3, orzechów, nasion strączkowych oraz błonnika. Podsumowując, proszę Państwa, to moje wystąpienie, jeszcze raz tutaj przy nadciśnieniu rekomendujemy najczęściej właśnie te tutaj trzy receptury ziołowe. Czasami je są łączymy i dajemy też resweratrol. I to czasami przy tych niewielkich zwyżkach nadciśnienia tętniczego krwi czasami wystarcza. Pamiętajcie też Państwo o tym, że część pacjentów ma tak zwane skoki ciśnienia. Oni mówią o skokach ciśnienia, czyli mówią, że no ja idę do lekarza, jak ja go widzę, to od razu mi rośnie ciśnienie. A jak biorę sobie w domu, to mam 130, a idę do niego, tam 150. No i on mi daje leki. Ale no właśnie nie każdy z tych lekarzy, jeżeli lekarz widzi i spyta się pacjenta, jakie pan ma ciśnienie, czy pani w domu, przy rannym pomiarze, to się okazuje, jest dobre. Często pacjenci mówią, że mają skoki ciśnienia w wyniku stresu. No i wtedy trzeba zastosować preparaty ziołowe o działaniu redukującym stres. Jest cały mój webinar, poszukajcie Państwo w internecie, jest na stronie, na Facebooku, czy też na YouTubie. Jest tam, proszę Państwa, jak ten stres redukować. Użyciem jakich mieszanek ziołowych, kapsułek. No tam wszystkie receptury są gotowe. Tak więc czasami trzeba zadziałać przyczynowo na to nadciśnienie, bo ono czasami po prostu zwyczajnie jest z powodu emocji i trwa krótko. I wtedy krótkie podanie może spowodować redukcję właśnie tego nadciśnienia. Reasumując, proszę Państwa, to już zrobiłem i proszę, zachęcam Państwa do stosowania, proszę Państwa, do używania tychże właśnie tutaj książek, które Państwu, do zakupu tych książek. Niestety mam problem znowu z tym, żeby wejść na... Niestety mi się coś tutaj zamknęło i nie potrafię odczytać Państwa pytań, ale być może zaraz dostanę pomoc w tych pytaniach, dlatego proszę o chwilę cierpliwości, a pomoc, proszę o pomoc, bo tu się nawet w moim telefonie nie chce otworzyć ten webinar, nie wiem dlaczego. Mamy dzisiaj problemy techniczne, jakieś chochliki tutaj, prawda, nam działają, choć coś się nam tu ułożyło, ale niestety no nie mam tutaj możliwości jeszcze odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę chwileczkę jeszcze o cierpliwość, bo chyba muszę, no niestety nic tu nie działa. Proszę chwileczkę o chwilę uwagi. Proszę Państwa, już tu mam pytania. Co to my tu mamy za pytania? Nalewka ze skórek czarnej, czerwonej winogron. No, oczywiście można podawać je, rekomenduję podjęzykowo, w małych dawkach. Aha, no widzę, że pytań specjalnie za dużo nie ma, chyba że coś jeszcze tutaj dojdzie. Jaki jest prawidłowy poziom homocysteiny? Proszę Panią, on by bodajże poniżej 8, musiałbym dokładnie sprawdzić, ale z tego, a poniżej 10 powinien być. Proszę Państwa, jeżeli byście Państwo mieli ochotę zadać jakieś pytania po
Po, proszę Państwa, to jestem do dyspozycji. Ja tutaj właśnie dziękuję mi Pani. Ci, którzy uważają, że nie ma, proszę Państwa, że lekarze się nie zajmują ziołolecznictwem, tutaj odsyłam do komentarza Pani doktor Ewy Koźmińskiej-Badr, która dziękuję w imieniu swoich lekarzy rodzinnych sekcji fitoterapii Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej za webinar. Także, proszę Państwa, lekarze rodzinni chcą to stosować. Chciałem tylko podpytać o stosowanie preparatów Głogu u pacjentów stosujących beta-blokery. Ja nie widzę przeciwwskazań, Pani doktor, stosowania beta-blokerów i tych preparatów Głogu, dlatego że, jak już wspomniałem, nie zauważyłem, żeby Głóg przyspieszał u osób, które mają jakąś przyspieszoną już akcję serca i to nie, tu nie, 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 nie ma tutaj jakby konfliktu, nie zauważyłem tego konfliktu w przypadku beta-blokerów, że pacjenci z beta-blokerami, którzy biorą beta-blokery i Głóg wchodzą w jakiś tutaj konflikt w sensie tym, że beta-blokery mają zwalniać, a Głóg może przyspieszyć. Nie widziałem takiej interakcji. Pytanie kolejne. W jakiej ilości stosować czerwone wino? Znaczy jeszcze reasumując, Panie doktor, proszę, ja stosuję beta-blokery razem z preparatami Głogu. Nie ma, nic się nie dzieje. Nie powoduje to niedziałanie beta-blokerów, a tak to powiem. W jakiej ilości stosować czerwone wino? Lampka czy raz w tygodniu? Nie, no, no częściej, proszę Panią, zdecydowanie częściej. Bo wino czerwone powinno być zalecane. Zaleca się mniej więcej ilość 1 do 2 lampek wina dziennie. No, my pracując niestety nie jesteśmy w stanie takiej ilości przyjąć, choćbyśmy nawet chcieli. Dlatego też my zalecamy taki preparat podjęzykowy, taką esencję wina w kroplach, gdzie jest ekstrakt ze skórek ciemnych winogron, rozpuszczony, czyli to jest alkoholowy ekstrakt, taki specjalnie spreparowany i 10 kropli takiego ekstraktu, tego z resweratrolowego powoduje, ma taką ilość resweratrolu, jak w dwóch, trzech lampkach czerwonego wina. I wtedy spróbowaliśmy alkomatem, nawet po zażyciu tych 10 kropli, alkomat nie reaguje. Tak więc spokojnie można takie kropelki sobie stosować i bez problemu ten efekt będzie osiągnięty. A alkohol dodatkowo jest bardzo szybki, bardzo przyspiesza, proszę Państwa, wchłanianie się tej substancji czynnej. I pamiętajcie, to nie jest tylko resweratrol. To wino ma w sobie również inne substancje naturalne. Dlatego, jeżeli już bierzemy resweratrol, to niech to będzie ekstrakt ze skórek winogron, a nie ekstrakt na przykład z korzenia rdestu japońskiego. Teraz tak. Tak. Tutaj pani, prawda, komplement dla pani doktor, kto ma tam, śledzicie państwo, nie będę tego komentował, co pomoże na zatorowość płucną. Proszę państwa, no, przy zatorowości płucnej to jednak się trzeba odwołać już do leków syntetycznych, jak jest tendencja zatorowości płucnej. Ja bym tutaj nie rekomendował. Oczywiście, gdy na przykład ktoś miał zatorowość płucną kiedyś tam, albo na przykład smog ją wywołuje, bo smog, proszę Państwa, powoduje zatorowość. Nie tylko płucną, ale w ogóle zatorowość. I zdarzył się incydent zatorowości, i już nie jest aktywna ta sytuacja, to wtedy rekomenduję miłosząb japoński. Dawkowanie od 70 do 320 mg nawet są rekomendacje. Ten ekstrakt, który się stosuje, ale w początkowej fazie na pewno to jest domena leków syntetycznych. Miłorząb dopiero już w fazie stabilnej, gdy chcemy zapobiec temu. No bo wiadomo, że nikt nie będzie stosował leków przeciwwskrzepliwych cały czas, no nie? Więc wtedy trzeba by było to nieustannie stosować i wtedy lepiej odwołać się do miłorzębu, zwłaszcza gdy przyjdzie ten czas, okres grzewczy, a już nadchodzi i z tych kominów się zaczną wydobywać te toksyczne prawda, substancje. Więc zatorowość płucna, no to naprawdę jednak rekomenduję syntetyczne leki, pełna kontrola lekarska.
Jak długo stosować miłożon przy niedokrwieniu oka? Chodzi zapewne o niedokrwienie siatkówki oka. My zalecamy taki preparat. Ja tam, jak go tu Państwu pokazywałem, taką recepturę, ja może przejdę do tej receptury miłożonu, bo my stosujemy, proszę Państwa, najczęściej w przypadku... O! To jest tu, miłożąb japoński z owocem kasztanowca. To połączenie jest w przypadku niedokrwienia bardzo siatkówki oka bardzo pomocne, dlatego że po pierwsze miłożąb poprawia ukrwienie w obrębie naczyń włosowatych siatkówki oka, a po drugie owoc kasztanowca to jest substancja naturalna stosowana w urazach. Kasztanowiec to nie jest tylko substancja, która się, mam Państwo, kojarzy z żylakami, z pajączkami naczyniowymi, nie tylko. W przypadku urazów, zarówno doustne stosowanie kasztanowca, owoców kasztanowca, jak i stosowanie zewnętrzne, w postaci np. maści, żeli, bardzo, bardzo dobrze się sprawdza. Owoc kasztanowca to nie jest nasiono kasztanowca. To, co Państwo teraz widzicie na ulicach i w parkach, to jest nasiono kasztanowca. To nie jest to samo co owoc. Owoc kasztanowca to jest kasztanowiec zbierany, kiedy on jeszcze jest w formie takiej zielonej, niedojrzałej i wtedy się tą escynę i inne substancje naturalne z niego wywabia, wytrawia, ekstrahuje. Natomiast to, co tutaj spada, to nie. Tego się już nie da zrobić. Trzeba poczekać rok. Natomiast jak długo stosować połączenie miłożębu japońskiego i kasztanowca? Proszę Państwa, jeżeli jest taka tendencja, że jest problem z zaburzeniem ukrwienia siatkówki, co się najczęściej zdarza w nadciśnieniu, w miażdżycy, w cukrzycy, no to jest raczej przewlekłe stosowanie. Raczej przewlekłe stosowanie, bo to niestety nie znamy dnia ani godziny, kiedy tam znowu coś się będzie złego działo. Tak więc ja tak bym to Państwu rekomendował. Bardzo proszę o polecenie. Aha, jeszcze tutaj szybciej jakieś pytanie było. Momencik. Zaraz się tutaj znajdę. Co pomoże do dotorowości? Jak długo miłożą? Sekundkę. Co będzie pomocne w bólu stóp, szczególnie podeszwy i palce wieczorem? Proszę Państwa, no, rzadko się zdarza, jeżeli mamy bóle w obrębie stóp, czy w obrębie goleni i one się nasilają przy siedzeniu, czy też w nocy, to najprawdopodobniej jest to przyczyna z narządu ruchu. Kręgosłup, stawy obwodowe, a kręgosłup w zdecydowanej większości. Jeżeli mamy bóle, które się pojawiają w przypadku chodzenia, no to tutaj możemy już różnicować, bo takie objawy, które na przykład powodują, że pacjent musi zatrzymać, stanąć i odczekać chwilę i potem może dalej iść, to się to chromanie przystankowe. No najczęściej jest pochodzenia krążeniowego, czasami jest neurogenne, czyli z powodu jakichś problemów neurologicznych, ale no, w większości przypadków, jak się pacjenci tacy trafiają, to jest to sprawa kręgosłupowa i wtedy trzeba działać zupełnie inaczej. Terapię manualną my to też mamy, oczywiście robimy w naszym Centrum Ziołolecznictwa, również w tym stronę używamy różnych naturalnych metod terapeutycznych, mamy bardzo dużo narzędzi terapeutycznych, których używamy w naszym centrum. Zioła to są tylko jedna z tych metod, natomiast tutaj używamy raczej technik terapii manualnej i innych leków takich, które powodują, że ta choroba nie się kończy. Więc to, co Pani tu powiedziała, raczej jest przyczyną podkręgosłupową i tutaj raczej w tą stronę bym szedł. Albo też no, manualnie działał na stawach stopy. To powinno przynieść dobre efekty. Bardzo proszę o polecenie mieszanki ziołowej przy lekkim nadciśnieniu. Proszę Panią, może to być, już zaraz sięgnę po nią, to jest na przykład któraś z tych, bądź ta mieszanka ziołowa, którą tu Pani widzi. To jest mieszanka do zaparzania. Zwykle dajemy dwie saszetki dziennie. Ale najczęściej, jeżeli Pani by chciała krople na przykład, to łączymy te krople, czyli miłożąb głok z karczochem, z kapsułkami. I jeszcze jakby na początku, żeby to ciśnienie nam spadło, dajemy jeszcze nawet resweratro podjęzykowe. A potem patrzymy na jaka jest reakcja organizmu. Jeżeli reakcja organizmu jest dobra i pacjent ma ciśnienie poniżej 140 na 90, no to wtedy zwracamy uwagę też na spróbujemy redukować dawkę tych ziołowych środków do najniższej skutecznej. To są trzy receptury, które Państwo możecie stosować. Bez problemu to tutaj będzie dobrym rozwiązaniem.
zimne dłonie i stopy, co pomoże. To jest, proszę Państwa, tu ma bardzo wiele przyczyn, ale rzadko jest to przyczyna sensu stricto krążeniowa. Na przykład, że pacjenci mówią, proszę mi tutaj wzmocnić krążenie krwi, bo wtedy ja będę miał ciepłe dłonie i ciepłe stopy. No to nie działa tak. I mamy takie mieszanki ziołowe, które stosowane są, których podajemy, których w skład wchodzi imbir, cynamon, goździk, inne tam substancje, te trzy są najważniejsze. Tam są bodajże dwie takie mieszanki ziołowe, które my używamy w naszym Centrum Ziołolecznictwa. One są skonstruowane według zasad tradycyjnej medycyny chińskiej i one działają rozgrzewająco na organizm. To jest pierwsza jakby sprawa. I to tutaj warto o tym pamiętać. Czyli rozgrzanie organizmu. W książce, którą Państwu też tam zarekomendowałem, ja sięgnę od tych książek tutaj jeszcze, w tych książkach, zwłaszcza w ziołolecznictwie ojca Grzegorza, tutaj są potrawy terapeutyczne, które ojciec Grzegorz rekomendował w przypadku osób z tendencją do marznięcia, rozgrzewające. To są rozgrzewające potrawy. I tam między taką sztandarowym przykładem tego jest taka słynna jajecznica ojca Grzegorza na gęsim smalcu z cebulą. Ona, wierzcie mi Państwo, jadałem ją jeszcze za życia ojca Grzegorza, bo jak tam byliśmy z doktorem Jóźwikiem, zawsze w sobotę byliśmy tam, no, przyjmowali pacjentów, no to on tam nam zawsze serwował. No, i po takim garści zjedzenia tej jajecznicy ja czasami czułem pot na czole. To po prostu rozgrzewanie niesłychanie. Więc potrawy rozgrzewające, napoje rozgrzewające, raczej w tą stronę bym poszedł. W tą stronę, bo to nie jest wbrew pozorom zaburzenie ukrwienia. Owszem, zdarza się, ale najczęściej jest to właśnie pomocne są potrawy rozgrzewające. Tam są jeszcze inne oczywiście potrawy rozpisane, rozgrzewające, ale jest tam. Bo tu jest ta książka, to jest taka książka, gdzie jest wywiad Rzeka z ojcem Grzegorzem, gdzie oczywiście pod kątem zdrowotnym, który zrobiłem jeszcze za jego życia, a potem koncepcje terapeutyczne, które używamy w naszym Centrum Ziołolecznictwa ojca Grzegorza. I teraz tak, czy mogę stosować wenobon i flabon jednocześnie? Można, oczywiście to tutaj nie ma żadnego problemu, one tutaj nie wchodzą w jakieś interakcje z sobą, spokojnie można sobie te dwa preparaty stosować. Te mieszanki na przykład krążenia można zamówić internetowo? Tak, można, są też w sklepach zielarskich i aptekach również też, może nie we wszystkich, ale na pewno w niektórych są. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Było trochę problemów technicznych, przepraszam bardzo, ale no, tak to już jest. No, coś tu nie, ale staramy się jakoś opanować. Po wakacjach nam trochę gorzej idzie. No ale dajcie nam, bądźcie tolerancyjni. Staramy się nam przekazać wiedzę, jaką najlepszą mamy. Być może prawdopodobnie następnym tematem będzie temat, kontynuując jakby te moje dywagacje, będzie temat o żylakach, o wrodzeniach pod udzi, o tego typu kwestiach, czy ciężkich chorobach, ale zioła również nadają się do leczenia takich ciężkich chorób. Zawsze możemy się wspomóc ziołami. Pamiętajcie, Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduję łączenie nowoczesnych procedur medycznych z procedurami medycyny naturalnej, tradycyjnej. Po prostu wyszło z badań, że to się bardzo opłaca zarówno pacjentom, jak i systemowi. Po prostu pacjenci, jak są zdrowi, to rzadziej chorują i rzadziej obciążają system. I to też chciałbym moim kolegom z medycyny rodzinnej przypomnieć, powiedzieć, oni to wiedzą, i naprawdę zioła, nic tak dobrze profilaktycznie nie działa jak zioła. Także bardzo dziękuję za uwagę.